Witam Cię bardzo serdecznie, mówi Barbara Łukowiak. Dzisiaj przedstawię Ci podsumowanie mojego 28-dniowego wyzwania. Ale może zacznę od tego, że dziękuję wszystkim za komentarze, za Wasze wsparcie, za bycie ze mną podczas tych 28 dni. Wiem, że wiele osób oglądało te filmiki, chociaż tylko niewielka garstka osób komentowała, ale to jest w porządku. Dziękuję Wam bardzo, że byliście razem ze mną. I teraz chciałabym złożyć Ci gratulacje, jeżeli zdecydowałeś się na podjęcie tego wyzwania. Niezależnie od tego, na ile dni tego wyzwania 28-dniowego się zdecydowałeś i niezależnie od tego, ile dni udało Ci się wytrwać, składam Ci gratulacje za podjęcie próby. Za podjęcie próby i wytrwanie nawet tyle dni, ile wytrwałeś. Bo wiele osób myślało o tym, że może się przyłączy, ale się nie przyłączyło, nie zdecydowało się na wykonanie tego jednego małego kroku, na podjęcie decyzji i akcję. Także gratulacje dla Ciebie, jeżeli zdecydowałeś się podjąć tą akcję i nawet jeżeli nie wytrwałeś w tym swoim postanowieniu, i tak super, że podjąłeś akcję. Nawet jeżeli Ci się nie udało wytrwać, zrobiłeś ten pierwszy krok i to jest najważniejsze, ponieważ zrobienie nawet tylko tego jednego kroku już wiele Cię nauczyło, już zaszły w Tobie zmiany i przy następnej próbie, przy następnym podejściu na pewno będzie Ci łatwiej, ponieważ wiesz, jakie błędy popełniłeś, że Ci nie wyszło, wiesz, co się działo w Twojej głowie. Także już te pierwsze próby masz za sobą i następna próba, następne podjęcie takiego wyzwania, swojego własnego wyzwania, będzie dużo łatwiejsze dla Ciebie. No i teraz o mnie. Ile straciłam na wadze, ponieważ z pewnością wiele osób interesuje to. Otóż moja waga zmniejszyła się o 4,5 kg. Byłoby prawie 5, ponieważ miałam też 3 dni temu, miałam niższą wagę, ale z jakichś nieznanych mi powodów, mimo że trzymałam się swojego planu żywieniowego, moja waga podskoczyła o całe 40 deko. Przez ostatnie 3 dni utrzymywała się na tym samym poziomie. Także dzisiaj ważę 71 kg. Jeżeli chodzi o moje zdrowie, zdecydowanie się poprawiło. Czuję się bardziej energetyczna, czuję się mocniejsza, czuję się silniejsza. Moja kondycja fizyczna znacznie się poprawiła. Jak mówiłam to w którymś z ostatnich filmików, widzę, że spacery pod górę nie sprawiają mi takich trudności oddechowych, jakie mi wcześniej sprawiały. Także poruszam się szybciej. Moje kroki są dłuższe i tę samą trasę pokonuję w krótszym czasie. To świadczy o zdecydowanej poprawie mojej kondycji fizycznej. Także poprawił się wygląd mojej skóry. Mówiłam już o tym chyba 2 dni temu. W czasie tego wyzwania wyszły na jaw także moje blokady emocjonalne. Szczególnie odzwierciedliło się to w ostatnim tygodniu. I myślę, że teraz ta waga, którą teraz mam, jest związana z pewnymi wydarzeniami w moim życiu, w przeszłości, które powodują utrzymywanie się jej właśnie na tym poziomie. I myślę, że jednym z powodów, że przez 3 dni utrzymywała się ta sama waga, jest właśnie ta nieprzepracowana sprawa z przeszłości. Odkryję, z pewnością już niedługo odkryję, o co chodzi. I oczywiście będę z tym pracować, wykonując promieniujące światło jedności. I teraz, jak wyglądały poszczególne tygodnie?
4 tygodnie tego 28-dniowego wyzwania. Otóż pierwszy tydzień przeszedł mi bardzo łatwo, gładko. Miałam prawdzie taki troszeczkę spadek energii w pierwszych 3 dniach, ale potem było wszystko ok. Także to był bardzo łatwy tydzień. Drugi tydzień był trochę trudny. Miałam takie pewne batalie emocjonalne, psychiczne. Pewne trudności fizyczne również podczas tego drugiego tygodnia. Trzeci tydzień super, bardzo łatwy dla mnie i czwarty był najtrudniejszy. Czwarty tydzień tutaj był pod znakiem emocji i jeden dzień był lepszy, drugi gorszy, ale generalnie bardzo mi było trudno wytrwać w tym ostatnim tygodniu. No i myślę, że gdybym skończyła to wyzwanie po 21 dniach, to by było ok. Chociaż z drugiej strony cieszę się, że podjęłam właśnie te 28 dni, ponieważ podczas tego ostatniego tygodnia wyszły na jaw pewne sprawy emocjonalne z mojej przeszłości i teraz myślę, że już do nich się bardzo, bardzo zbliżyłam, nawet jeżeli one są na takim podświadomie, na poziomie podświadomym i ja nie za bardzo jeszcze w tej chwili, dzisiaj zdaję sobie sprawę z tego, co to było i jakie przyczyny były tego mojego rozchwiania emocjonalnego. Dużo przepracowałam i myślę, że to dalej będzie wychodziło na jaw. Także bardzo się cieszę, że dotknęłam czegoś, co było ukryte. Bo dzięki temu, że mam świadomość, że dotknęłam tego czegoś, to teraz wyjdzie na jaw, zostanie przepracowane i będzie zrobione. Także bardzo się z tego cieszę. Teraz, jakie plany mam na przyszłość? Myślę o tym, że nadal chcę przygotowywać sobie soki, bo wiem, że one wspaniale wpływają na mój organizm. Chciałabym, nie, mam w planie jeszcze schudnąć parę kilogramów, bo nie jest to 71 kg przy wzroście 1,62 m, nie jest jeszcze moim docelowym celem. Także planuję uwolnić się jeszcze od tych paru niepotrzebnych kilogramów. Będę zdawać Ci relacje, nie wiem czy codziennie, ale systematycznie, co pewien czas, na moim kanale na YouTubie. Jeżeli jesteś zainteresowana, co dalej, co się ze mną dalej dzieje, jak sobie radzę i zarówno psychicznie, jak i fizycznie, jak wyglądają moje posiłki, to zapraszam Cię do zasubskrybowania mojego kanału na YouTubie. Link do tego kanału znajdziesz pod tym wideo. No już dzisiaj w kolejnym filmiku zdradzę Ci, właśnie na moim kanale na YouTubie, zdradzę Ci, co dzisiaj jadłam, jak wyglądał mój dzień, jak sobie dzisiaj poradziłam w tym pierwszym dniu po sakowaniu. Czy wszystko poszło zgodnie z planem, czy sakowałam? No, przekonasz się o tym, oglądając mój dzisiejszy filmik na moim kanale na YouTubie. No i to by było tyle na dzisiaj i na temat tego 28-dniowego wyzwania. Jeszcze raz dziękuję Ci bardzo, że byłeś razem ze mną, że mi towarzyszyłeś. Że mnie wspierałeś i do zobaczenia na moim kanale na YouTubie. Mówiła Barbara Łukowiak.